Witam w mojej kolejnej, w moim kolejnym materiale poświęconym grze Steel Panthers Main Battle Tank. Dzisiaj biorę się za scenariusz 167 Shepherd in the Snow, przedstawiający sytuację, jaka miała miejsce w grudniu 1950 roku w czasie wojny w Korei, kiedy to oddział amerykański z 7 dywizji został zaatakowany i poważnie pobity przez Chińczyków. Resztki wycofującego się oddziału zmierzały w kierunku linii obsadzonych przez Marines. Przed dowódcą Marines stanęło zadanie utrzymania linii, jak i wyjścia na odsiecz wycofującym się kolegom. Jest to scenariusz o tyle wyjątkowy, że walczymy w nim wyłącznie piechotą, a dodatkowo walczymy w nim pojedynczymi żołnierzami. O ile bowiem standardowo w Steel Panthers Main Battle Tank posługujemy się drużynami piechoty lub sekcjami w przypadku jednostek wsparcia, tak tutaj mamy do czynienia wyłącznie z pojedynczymi żołnierzami. Jest to poza tym scenariusz bardzo ciekawy, biorąc pod uwagę to, co się w nim dzieje i zaraz to wam zresztą pokażę. Start the game. OK. Więc tak. Tu znajduje się nasza linia piechoty. Jak widzicie, w ogóle mapka jest bardzo mała. I tutaj mamy Marines obsadzających okopy. Tu mamy perymetr obrony. A tutaj stąd będą nadchodzić wycofujący się żołnierze 7 dywizji. Chińczycy będą nacierać z północy, jak i ze wschodu. W związku z czym musimy, nie możemy stać, siedzieć sobie po prostu w okopach i czekać, aż nasi koledzy tu dojdą. Ja tak zrobiłem, kiedy grałem w ten scenariusz po raz pierwszy i skończyło się to tym, że żaden Amerykanin praktycznie nie doszedł do okopów, wszyscy zostali zmasakrowani przez Chińczyków. W związku z tym, czy przynajmniej częścią naszych żołnierzy wyjść naprzód, stworzyć taki kordon, za który nasi wycofujący się będą mogli bezpiecznie uciec, a następnie samemu wycofać się na linię okopów, zabijając tylu komunistów, ilu tylko się da. Więc tak, tutaj mamy, tutaj nie wiem, czy dobrze to widać, może jeszcze powiększę, ale chyba myślę, że widać dobrze, o, że mamy tutaj po dwóch żołnierzy. Więc nie będę osłabiał tej pozycji całkowicie. Wycofam, rzucę z niej do przodu po jednym. I tak, gdzieś tutaj powinien też być żołnierz wyposażony w LKM. I jego też chciałbym rzucić naprzód. O, tu jest szeregowy Evans, podpisany jako Bar. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie. Ma wyposażenie jako podstawowa broń, ma M918A2 BAL, czyli ręczny karabin maszynowy. Broń skuteczna, zwłaszcza że walczymy tutaj na dosyć dużą odległość. To jest zresztą specyfika tego scenariusza, że strzelanina tutaj ma charakter bardzo losowy, ponieważ strzelamy z bardzo dużej odległości, w związku z tym szanse, że trafiamy jednostki nieprzyjaciela, są bardzo małe i dużo zależy po prostu od tego, jakie będziemy mieli szczęście. Okej, powiedzmy stąd jeszcze wezmę jednego Amerykanina i to była powiedzmy ta grupa, która będzie miała stworzyć osłonę dla wycofujących się z północy żołnierzy. Więc kończę pierwszy etap. Nie wycofuję wszystkich, ponieważ, jak powiedziałem, moim zadaniem jest utrzymać także punkty obronne, które tutaj się znajdują, które widzicie zaznaczone są tymi dużymi flagami Marines. Więc muszę zachować przynajmniej część jednostek, które będą w pełni sprawne i gotowe walczyć. Powiem wam, że ten scenariusz generalnie toczy się zawsze jakoś inaczej. Zdarzało mi się, że uratowałem wszystkich Amerykanów i wykosiłem większość Chińczyków. Zdarzało mi się, że na odwrót, że uratowałem jednego czy dwóch, a Chińczycy utłukli mi większość moich ludzi, więc nie jestem w stanie niczego przewidzieć, jak tu się będzie sytuacja rozwijała. Na razie na planszy nie mamy Chińczyków, więc możemy sobie spokojnie podejść bez obaw. Gdzie jest ten z RKM-em? Ten ma RKM. Niech podejdzie tu, bo to będzie nasza jedna z głównych broni. Mam nadzieję, że go nie stracimy za szybko.
a tu jeszcze jeden z żołnierzy został. Na razie mogę sobie chodzić swobodnie, bo Chińczyków jeszcze w tym momencie nie ma. Tutaj dwóch Amerykanów pierwszych już przybyło. Oni obaj są w dobrym stanie. Żaden z nich nie jest jakoś na starcie przybity stanem psychicznym, bo no, ma to wpływ, jak pewnie już wiecie. No więc kontynuujemy. Okej, okay. Coś nadchodzi. No, kolejni nasi chłopcy uciekający przed komunistami. Oni też mogą walczyć, więc zdarzało mi się raz, grając ten scenariusz, że to oni sami wytłukli większość Chińczyków, która ich goniła. Takie cuda też się zdarzają, aczkolwiek rzadko. Okej. Okay. Może jeszcze podejdę trochę bliżej. Na razie nie widać. Oj, nie tak. Na razie nie widać zagrożenia. Więc jest dobrze. Niestety czasami. Okej. Okay. Ty chodź tu. Ty podejdź bliżej. Dobra, to by była cała moja linia już obrony aktywnej. Ci wszyscy. Najważniejsze, żeby oni jak najszybciej dotarli do naszych pozycji. O, właśnie, jego jeszcze mogłem poruszyć o jedno pole. Jedno pole, ale może ono robić dużą różnicę. Okej, okay, to by było tyle. Myślę, że w kolejnym etapie do akcji wejdą już Chińczycy, a to może sprawić, że gra nie będzie się toczyła już tak gładko, szybciutko i elegancko, jak teraz się toczy. No właśnie, już widzimy pierwszego komunistę. No i widzicie w tym momencie przykładowe szanse trafienia na dystansach, w których toczy się walka. To jest tak naprawdę loteria. Tutaj rzadko kiedy zdarzają się takie pewne strzały. O właśnie, zabił mi jednego trafieniem siedmioprocentowym, więc jak sami widzicie, loteria. Więc tak. Najpierw, czy mogę ostrzelać kogoś z tych, którzy tutaj przybyli? Tego nikt nie widzi z moich. Tego ci nie widzą, może ci widzą. Tego widzę i tego widzę. Ten jest chyba bliżej, więc jest polny do niego. O właśnie, teraz mi się widzieliście, jak bardzo skuteczny na taki dystans jest karabin maszynowy w stosunku do zwykłego karabinu. Już zdjąłem jednego komunistę. Super by było, gdybym zdjął drugiego, ale w takie cuda to. Faktem jest, że jeżeli w niego walę i trafiam w pole, na którym on jest, to wpływam negatywnie na jego morale i sprawiam, że on też jest mniej skuteczny. Wystrzelałem wszystko z RKM-u. Jednego zabiłem, dobre i to. Zobaczmy tym. Ten ma zwykły karabin, więc szanse trafienia na takim dystansie radykalnie maleją. Bardziej strzelam na wiwat, znaczy na wiwat, na przestraszenie go. Czy przygniecenie ogniem. On jest w tym momencie, ma status pinned, czyli jest przygnieciony tym ogniem. O, udało mi się. Kolejna strefa odkomunizowana. Teraz ci. Oni są na razie w dobrej kondycji psychicznej, ale o, ktoś do nich strzela. Stamtąd. Źle. Czy ja go widzę? Chyba ja go nie widzę. Zobaczę. Nie, niestety, żaden z moich chłopaków go nie. Może jak podejdziesz, podejdź bliżej. Marine.
Nie widzi go jeszcze, a już za bardzo się pchać do przodu nie chce, bo ja potem tych Marines też muszę wycofać stąd oczywiście. Tutaj są drogi, jak widzicie. One tak słabo są, kiepsko są widoczne. Ale dają nam jakąś tam osłonę. Nie jakąś super, ale znaczy, przepraszam, drogi nie dają słony, tylko przyspieszają nieznacznie ruch, ale naprawdę nieznacznie w tym przypadku. Okej. Z moich chyba nikt tego tutaj typka nie widzi niestety. Znaczy tyle dobrego, że on też mnie nie widzi, więc ci tutaj mogli się wycofywać w miarę bezpiecznie, natomiast no niestety. Okej, tego z tym RKM-em bym przesunął tutaj. Zdjąłem tych stąd, więc następnych Chińczyków należy się spodziewać bardziej z tego kierunku, jak znam życie. Aczkolwiek to też nie jest zasada. Ok, to by było wszystko. A o skuteczności RKM-u nie muszę już opowiadać, bo widzieliście to na własne oczy. O, kolejni Chińczycy przybyli. O, i kolejny poczuł siłę amerykańskiego ognia. Niech szerzy komunizm w zaświatach, jeżeli da radę. Także zobaczymy, no jak idzie, chłopcy. O, jeszcze kolejnego komunistę zdjąłem, super. To jest dobrze. I mamy kolejny, piąty etap gry. Więc tak, zaczynamy oczywiście od sprawdzenia, czy możemy któregoś z Chinoli przygnieść ogniem, tak żeby ubezpieczyć odwrót naszych chłopaków. Mogę. Niestety nie szczególnie mi to idzie. No ale dystans. O! Szeregowy in również musi się będzie idzie, udał się na spotkanie ze swoimi szacownymi przodkami, jak to Chińczycy mają w zwyczaju. Mam szczęście, muszę przyznać dużo szczęścia w strzałach, bo zdarzało się, że Chińczycy podchodzili mi tutaj niemal pod okopy. A w tym momencie skasowałem ich naprawdę całkiem ładnie. Może uda mi się nawet wszystkich uratować. To się rzadko zdarza. Ale to jest możliwe. O, ktoś do mnie strzelał. Kto? Czy ja go widzę? Nie, chyba go nawet nie widzę. To zły znak, to zły znak. Kurczę. Skąd strzelają? Ten jest tutaj z tym RKM-em. O, stąd. No. Zdarzyło mi się raz, że na samym początku tego scenariusza straciłem obu Marines z RKM-ami i wtedy była, powiem wam, masakra. Wtedy byłem znany już tylko i wyłącznie na broń ręczną, znaczy tą broń zwykłą strzelecką, która w tym scenariuszu jest, no jak sami widzicie, znacznie mniej skuteczna od RKM-ów. Dobra, powoli mogę też już wycofywać tych, bo. Ktoś do niego strzelał, czyżby ten? Nie, szeregowy pin? Nie, chyba nie. Okej, ci już są. Nie, ci już, tych już poruszyłem. Oj. Tego, tak. Ten ma jeszcze jedno pole ruchu, ale już nie może się wejść tutaj. Jest już, kosztowałoby go to więcej punktów ruchu. Ci już wszyscy się poruszyli, dobra. Jest, okej.
Tutaj mogę przerzucić. O, ten też ma LKM. I tego tutaj. I jedziemy dalej. Aha, na wszystko mamy 14 etapów. Nie pamiętam, czy o tym nawet mówiłem. To jest sporo i to nie powinno, jeżeli nie będziemy mieli dużego pecha do strzałów, to nie powinno nam to wystarczyć. Bo problem pojawia się z tymi wycofującymi się, kiedy oni dostają się pod ogień i nawet jeżeli oni nie giną, to ten ogień ich demoralizuje i sprawia, że oni idą bardzo powoli. O, dobrze, że przerzuciłem tutaj tego z RKM-em, bo tam się pojawili jeszcze jacyś Chińczycy. Ale zdjąłem go ze zwykłego Garanda. Zdecydowanie mam się szczęście. No, ale Chińczyków przybywa, jak widzicie, w postępie geometrycznym. Przepraszam bardzo, muszę się czegoś napić, niestety gardło nie sługa. Dobre jest to, że ci uciekinierzy także strzelają do nadchodzących Chińczyków, więc zapewniają sobie tym samym jakieś bezpieczeństwo. Jak już mówiłem, raz mi się w tym scenariuszu zdarzyło, że to oni praktycznie sami wykosili większość z tych, którzy ich gonili. Co trochę powiedziałbym jest ahistoryczne, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło. O, kolejny Chińczyk jest już ex-Chińczykiem. Ojej, błąd. Błąd. Najpierw się strzela do wroga, potem się wycofuje. No dobrze, bo już się bałem, że mi go zdejmą. Który z was miał LKM? Ten miał LKM. Szeregowy Tian został zniszczony. O, widzicie? On ma już Suppression 9, więc jest w trochę gorszym stanie, więc spróbuję go przywołać do porządku. O, udało mi się. Zredukowano mu Suppression o połowę, więc będzie w lepszym stanie. Jeżeli Suppression osiągnie pewien poziom, to żołnierz po prostu się zatrzymuje, czy że oddział i w ogóle się nie porusza. Co potrafi być nadal problematyczne. Bo owszem, możemy mu to spróbować zredukować, ale zwykle zostaje on na tym samym polu, więc jest wciąż pod ogniem wroga i może być przez tego wroga po raz kolejny ostrzeliwany. A to oczywiście sprawia, że to suppression dalej mu będzie rosło za każde trafienie w heks, na którym on się znajduje. No, tu jest input, więc każdy mój strzał. O, właśnie. Straciłem właśnie żołnierza z RKM-em. A ten, który jest uzbrojony w zwykły karabin, już nie widzi tych dwóch Chinoli. Znaczy, oni też mnie nie widzą, więc pół biedy. Ten też ma zwykły karabin, ale ich widzi. Ciekawe jak. Spróbuję do nich palnąć, ale bez przekonania. 2% szansa trafienia. Mogę ich najwyżej tam przygnieść. Jest to tyle ważne, że ci moi wycofujący się siedzą w otwartym terenie, więc są szczególnie narażeni na wrogi ogień, to jest, ten też ma RKM. To go przesunę jednak trochę bliżej.
na miejsce tamtego zabitego. Tego też widzisz? Może tu będzie łatwiej. Dobra, już więcej strzałów nie mam. Wszyscy poruszeni? Tak, wszyscy poruszeni. No to idziemy, gramy dalej. And your turn? Yes. Jak na razie idzie mi nie najgorzej. Straciłem chyba jednego żołnierza tylko. Komuniści wyraźnie więcej. Chociaż jacy tam z nich komuniści, podejrzewam, że większość tych Chińczyków to akurat za dużo o doktrynach Marksa i tak dalej to nie wie. To są zwykli jakieś tam chińscy chłopi oderwani od ziemi i wysłani z misją udzielania bratniej pomocy Nissanowi. Oj, oj, podchodzą bliżej, to jest już niebezpieczne. Ja dlatego chciałem tutaj mieć RKM, bo oni będą iść przez teren czysty, więc teoretycznie powinni być łatwym celem, ale z tym to różnie bywa. No ci tu też mogą być problemem, jeżeli przeżyją. Zobaczymy, czy się to uda. No nie, niestety. Jak do tej pory nie ubiłem ani jednego w tym podczas tego ruchu przeciwnika, a generalnie piechotę najłatwiej jest niszczyć podczas jej ruchu. Bo wtedy, tak jak w większości gier taktycznych, strzelający ma korzystne modyfikatory. Przygniotłem go, bo poważnie ogniem, ale niestety nie zabiłem. Oj, straciłem drugiego żołnierza z RKM-em. Źle, bardzo źle. Dobra, ci dwaj są już blisko okopów moich, więc mają spore szanse na pomyślną ucieczkę, ale uratowanie dwóch żołnierzy to jest jednak zdecydowanie za mało. Oj. No właśnie, suppression mu skoczyło. Zmniejszę mu je. Ale niestety. No, jeszcze może się poruszyć. Dobrze, dzięki temu, że mu je zmniejszyłem, ale niestety znowu będą do niego strzelać. Mogę jakoś uciszyć tych, co strzelają, zobaczę. Boję się, że nie bardzo, bo oni siedzą tutaj. Niestety dystans jest dalej duży. Szanse trafienia niechę. A jednocześnie każdy mój strzał wywołuje automatyczną odpowiedź w postaci ich ognia. No co jest logiczne, jakby nie patrzeć. Ale sprawia, że każdy taki strzał jest ryzykiem dodatkowym. Ale muszę próbować. O, już 8%, to już jest trochę więcej niż te 2-3%, jakie mają. A jemu suppression aż do 14 skoczyło po tym ostrzale wroga. Mogę je zmniejszyć? Mogę je zmniejszyć. Ten jest ready, ten jest pinned. To tego ostrzelam. Trafiłem w pole z dyłki na rejonie. Chciałbym tego przebić ogniem. Skończę tym, że zaraz mi tego Marine zabiją. No, jemu jeszcze suppression ostro poszło do góry. Zmniejszyć je mogę? Mogę je zmniejszyć, o. No, wiem, hazardowo tutaj działam, ale
Jeżeli chcę ratować tych ludzi, to muszę tutaj dość hasardowo grać. Bardziej mnie martwi ta sprawa dwóch ekranów. Dobra, cofnij się, chłopcze, bo już swoje zrobiłeś. Ty też. Dobra, powoli będę musiał. Niebezpieczna sytuacja jest natomiast tutaj, bo wychodzi mi dosyć duża grupa Chińczyków, a ja za bardzo liczyłem właśnie, że ich RKM-em tutaj wystrzelam. Tak mi się z czasem udawało, natomiast w tym momencie tak dobrze już chyba nie będzie. Dobra, wszyscy, wszyscy. Dobra, koniec etapu. Zobaczmy, jak to pójdzie. Bardzo. Niestety nie przy tym dystansie. Owszem, oni też głównie chybiają, jak sami widzicie. O, gdzieś mi jeszcze jakiś RKM został chyba. Bo widziałem, że właśnie strzelał. Muszę go zaraz rzucić na prawe skrzydło. Chociaż już dwa tam straciłem, więc. Niestety, żadnego komunisty więcej na razie nie udało mi się zabić. O, jeszcze tuś jakiś. O, myślałem, że na tym skrzydle nikogo już nie będzie. No dobra. Daleko temu niewiele pomogło. Tu jednak oni już tak w tym momencie weszli w pole zasięgu ostrzału tych moich, którzy siedzą w okopach. Więc jest szansa, że ci z okopów ich po prostu zgarną. O właśnie. O, dobrze, to już. To chwilowe odetchnąłem, bo to chwilowe zagrożenie zostało zniwelowane. O, tu jeden zginął, fajnie. Dobra. I mamy w tym momencie etap ósmy. Udało nam się ewakuować już przynajmniej część Amerykanów blisko perymetra, więc możemy kontynuować, mając nadzieję, że ci będą już w stanie w miarę bezpiecznie dotrzeć. O, nie, ktoś jednak jeszcze tam jest, zapomniałem. Ojej, oj, źle, źle. Zobaczmy. Tutaj siedzi. Sierżant Boczęg. Wymieńmy się ołowianymi uprzejmościami. O, już nie ma sierżanta Boczęga. Ten już się poruszał. Tak. Ten też, ten też. To teraz ci jeszcze. Dobra, to by byli wszyscy, których miałem ewakuować. Mogę powoli też cofać Marines.
Oj, źle. Dobrze, na szczęście mogłem cofnąć ten ruch. Teraz tak, czy ci moi w okopach widzą jakiegoś Hinola? Nie, nie widzą. Więc na tym zakończę. Podchodzą bliżej. Szeregowy W właśnie wszedł pod mój ogień, ale ja mu nic nie zrobiłem, on mi nic nie zrobił, dobrze jest. Mogę kontynuować spokojnie ewakuację. Dobra, idzie w miarę sprawnie. Wygląda na to, że tym razem jest szansa, że mi się uda. Pamiętam, że gdy zaczynałem grę, to jedną z takich rzeczy, które sprawiały mi problem, było to, jak tworzyć stosy. Po czasie się zorientowałem, że żeby wejść na pole zajmowane przez inną jednostkę, trzeba po prostu nacisnąć Shift, wchodząc na to pole. Znaczy zaznaczając to pole, kiedy się poruszamy. Nie, tu będzie lepiej strzelać z okopów. On już podszedł na tyle blisko, że mogę do niego strzelać z okopów, natomiast tych, co są poza okopami, należy raczej ściągnąć najpierw do okopów, bo one jednak zapewniają pewną sensowną ochronę przed ostrzałem przeciwnika. Czy ten go widzi? Widzi. No. O, szeregowy W nie żyje. Więc mogę spokojnie Marines cofnąć. Okej, wygląda na to, że jednak tym razem ten scenariusz mi pójdzie w miarę dobrze. Jak wspominałem, nie jest to zasada, bo właściwie każda rozgrywka tutaj szła mi diametralnie inaczej. Dlatego zresztą go wybrałem, bo nie sposób było przewidzieć, jak się sytuacja potoczy. No, poza tym można go też rozegrać i nagrać w stosunkowo niedużym czasie, co jest też jego dużą zaletą. Szczęście, jak widzicie, jest takie dosyć zmienne. Na przykład Chińczykom udało się wykończyć mi dwóch gości z karabinami maszynowymi, co no, znacząco ograniczyło moją siłę ognia, ale na szczęście zrobili to dopiero po tym, jak już było po najgorszym. Bo najgorzej by było, gdybym stracił tych gości na samym początku. A teraz, kiedy już większość moich żołnierzy piechoty, których miałem ewakuować, jest już bezpieczna w miarę, to w tym momencie ta strata już tak nie boli, jakby bolała o wiele wcześniej. Teraz jedynie muszę się upewnić, że ci dwaj ostatni dojdą bezpiecznie poza linię moich okopów i właściwie reszta będzie formalnością. O, zabiłem Kima. Ciekawe, czy jest to jakiś krewny tych Kimów z Korei. Chociaż to formalnie są Chińczycy. O, a tutaj jacyś z tym, z lekkim karabinem maszynowym mi się osłoszyli. Już ich przygniotłem, dobrze.
strzałach, gdzie tam szansa trafienia wynosi 7, 10, 8%, tak naprawdę wszystko opiera się na fuksie. O, ja też straciłem. Właśnie, mówiłem przed chwilą o strzaniu na fuksa i właśnie przed chwilą Chińczycy mistrz zdjęli jednego z ludzi. Mimo, że był w okopie, więc teoretycznie miał sporą, miał niezłą osłonę, to jednak nawet to nie zapewnia 100% przeżywalności. Dobra. I to by było na tyle. Teraz, kiedy już właściwie wszyscy Marines są w okopach, to Chińczycy powinniby mieć ostrą podgórkę. Mogę mówić też o szczęściu, że udało mi się wyeliminować ich LKM, bo jak zauważyliście już, karabiny maszynowe mają o wiele większy zasięg, więc gdyby się z nimi rozłożyli dosyć blisko moich pozycji, to byłby problem. Nawet dla mogliby stanowić wtedy zagrożenie nawet dla tych, którzy się tutaj ewakuują. A tak? Możecie sobie łatwo wyobrazić, jak sytuacja by się zmieniła, gdyby tutaj się którejkolwiek z stron pojawił jakikolwiek pojazd pancerny. No w tym momencie właściwie trwa tylko taka typowa wymiana ognia. Chyba powinienem jeszcze wzmocnić nieco tą prawą flankę, przerzucając tam jednostki z pozostałych okopów, bo jak widzicie, komunistów przybywa tutaj w postępie geometrycznym. Już jednego ubyło. O, a ja właśnie straciłem kolejnego człowieka. Kurczę, właściwie myślę, że powiem wam, że myślałem, że już w tym momencie gra będzie formalnością, a tutaj widzę, że ponoszę ciągle straty. Okej. Tak, no wy wchodźcie do okopów. Tam będziecie bezpieczni. Wy biegiem za linię. A teraz tutaj. I tu się robi nam sytuacja bardziej skomplikowana. Temu suppression trochę wzrosło. Spróbuję je zredukować. Nie udało mi się niestety. Więc muszę strzelać do tych chinoli. Niezbyt szczęśliwie. Suppression teraz pewnie mocno skoczy do góry. Nie aż tak mocno, ale wzroszło, więc najlepiej byłoby go stąd zabrać. Aż do 12 skoczyło. Ten ma 11, też dużo. Okej, udało mi się chociaż trochę zredukować. Ci mają LKM, więc na nich trzeba by skupić ogień. Będzie ciężko.
No proszę, pod sam koniec scenariusza się zaczęły problemy poważniejsze dopiero jakieś. Ciekawe. To mi się jeszcze tutaj nie zdarzało. Zazwyczaj jednak decydujący był początek gry. W zależności od tego, ilu ludzi straciłem z tych, których musiałem ewakuować. Okej, suppression zredukowane. Temu już nie mogę zredukować. Nie, nie mogę, bo już miałem. W momencie, kiedy redukcja tego suppression się nie uda, to jednostce nie można drugi raz zredukować. Możemy je redukować tyle razy, ile. Tak długo, aż wyłącznie jak mamy sukcesy. Dlatego temu mogę jeszcze raz. O, udało mi się do dwójki. I mogę nawet strzelać jeszcze. Niestety bez efektów, ale. Kiepsko. Z tych okopów ściągnę jednego. Dzikim fuksem, ale udało mi się jednego komunistę zabić. Dobra, to by było wszystko w tym etapie. Cóż, na tym dystansie. Szanse trafienia są znikome. A Chińczyków przybywa. Dobrze, że przynajmniej są na tyle daleko, że samo podejście do moich okopów zajmie im sporo czasu, a poruszać się muszą w otwartym terenie, co jednak sprawia, że prędzej czy później powinienem poradzić sobie przynajmniej z częścią z nich. Chociaż jak na razie nie szczególnie to idzie. Kolejny zdekomunizowany. Oj, niestety ja też za to zapłaciłem. Czy te moje straty rosną? Który to był etap? 12, czyli jeszcze dwa etapy mamy do zakończenia gry. Ewakuacja poszła w miarę sprawnie, ale niestety zapłaciłem za to niemałymi stratami wśród samych Marines. Nie do końca tak miało być. O, jeszcze gdzieś oni tam mają automat. Zdołali automat rozstawić. Co komplikuje mi życie.
Dobra, chyba nawet nie będę się bawił z nimi w tą wymianę ognia, bo przy ich przewadze liczebnej każdy mój jeden strzał, jak widzicie, wywołuje prawdziwy huragan ognia z ich strony. Więc raczej pozbieram moich chłopaków. Ci mają suppression 4, okej, zredukowane. Ci mają suppression 2. Są dosyć daleko, więc mogę spróbować jeszcze strzału. A niestety też tylko 5%. O, ale odpowiada już teraz tylko jeden, więc to powiedzmy. Taka wymiana ognia jeszcze nie jest pozbawiona sensu, zwłaszcza, że właśnie kolejny komunista gryzie piach, czy raczej śnieg. Mam jeszcze dwa strzały, więc mogę spróbować do tego typka. Ale nieszczególnie mi to idzie. No niestety. Więc niech wejdą do okopu. Tylko, że a, zapomniałem o tym, że podejdą bliżej do wroga. Mogę ich spróbować zredukować jeszcze suppression? Mogę, o, bardzo ładnie. Tutaj tą flankę mógłby też ktoś zająć. Nie wiem, czy z niej kogoś widzi. A widzi, proszę. Więc mogę jeszcze. Niestety. Problemem jest to, że rzeczywiście ich tutaj jest dużo i nawet przy tych śmiesznych szansach trafienia, przy tylu strzałach, to albo któremuś się uda w końcu, albo któryś mnie po prostu, albo oni mnie rzeczywiście przyduszą tym ogniem. No, na szczęście udało mi się jednego wyeliminować, więc mogę zakończyć etap. Zbliżamy się powoli do końca. Nie zostało już tutaj wiele. Aczkolwiek ta chińska masa, która idzie na nas, to niestety będzie jeszcze sprawiać problemy. Zobaczymy, czy uda się jeszcze kogoś odesłać do przodków. Na razie czerwono to widzę. Tyle dobrego, że piechota porusza się dosyć powoli. Kolejny Marine zabity. Coś mi mówi, że wynik tej bitwy wcale nie może być. Nie będzie taki dobry, jak myślałem w chwili, kiedy zobaczyłem, że większość tych piechociarzy udało mi się ewakuować. Wtedy już tak sobie założyłem, że no, teraz to będzie luzik już. A tu proszę, niespodzianka, Marines naprawdę ponieśli spore straty. Więc wyniki punktowe wcale nie muszą być tak optymistyczne, jak myślałem. No owszem, ja też tych Chińczyków ubiłem, ale przy ich przewadze liczebnej straty dają im mniejsze, dają ich straty dają mi mniej punktów zwycięstwa niż w drugą stronę. Ok, 13 etap, czyli już końcówka gry. Tych udało się bezpiecznie ewakuować. Ile tu ich mam? 1, 2, 3, 4, 5. Nie najgorzej. Nie najgorzej. A tutaj mi został już tylko chyba jeden człowiek. Tak.
Ale no to widzę. Zwłaszcza, że trafiają w pole, więc. Kolejny stracony, a nie, został mi tu jeszcze jeden, ale on ma 12. Spróbuję go pozbierać trochę i to tak naprawdę wszystko, co mogę zrobić. No Marines naprawdę. Chyba straciłem więcej Marines niż miałem ewakuować tych piechociarzy. Zaraz zobaczymy. Bo to już końcówka. Tyle dobrego, że Chińczycy też rzeczywiście płacą za to, co zrobili, znaczną cenę. Ale nie wiem, czy nie przypominam sobie, żebym tutaj co zbytek już stracił chyba aż tylu Marines. Zobaczymy pod koniec, bo. Nie znam w tym momencie liczby, bo nie liczyłem, ilu straciłem, ale na pewno sporo straciłem. Pod koniec scenariusza zawsze jest pokazana statystyka bitwy, więc będę mógł zobaczyć, ilu ich zginęło. A na pewno sporo. No dobra, Hinoliter zginęło. Tak rzeczywiście, jak w jakimś filmie wojennym powinno być teraz, że sytuacja już krytyczna i za wzgórza wyjeżdżają Shermany i zmieniają sytuację. Ale to nie w tej grze. Okej, ostatni etap. Wszyscy ewakuowani dotarli do okopów, więc tutaj przynajmniej mogę mówić o sukcesie. Ja, suppression ma niskie, dobrze, on nie ma w ogóle. Więc no, nawet nie będę w tym momencie działał, bo gdybym strzelił, to wywołam reakcję. A wróg ma większą szansę, że mi coś zrobi z racji swojej liczby. A zatem zakończę. I koniec. I obawiam się, że wróg wygrał. No, straciłem aż 9 Marines, bardzo dużo. W porównaniu do 29 Chińczyków, no można powiedzieć, że nie za mało, że nie, nie, nie że jednak straty Chińczyków są większe, ale mimo wszystko jednak Chińczycy stracili, znaczy Chińczycy zabili mi o wiele więcej niż normalnie, bo zwykle tracę dwóch, może trzech Marines, a straciłem aż trzy razy więcej niż zwykle, więc obstawiam, że scenariusz raczej nie zakończy się za dobrym wynikiem. Continue, draw. No, w sumie remis, bo faktem jest, że ewakuowałem wszystkich tych ludzi, prawie wszystkich, chyba jeden zginął tylko z tych piechociarzy, natomiast no, straciłem bardzo dużo Marines, więc rzeczywiście sytuacja się wyrównała. To więc byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten scenariusz. Jak widzicie, jest on całkiem fajny, jest on jednym z nielicznych, które są takimi scenariuszami, można powiedzieć, jednoosobowymi, w sensie, że dowodzimy jednostkami złożonymi z pojedynczych żołnierzy. Są chyba jeszcze, jest tutaj jeden czy dwa, tak przynajmniej kojarzę, bo skłamałbym, gdybym powiedział, że znam wszystkie te 500 scenariuszy, jakie są w tej grze. Ich jest tutaj, widzicie, od groma i ciągle przybywa, więc wszystkich ogarnąć nie sposób. Natomiast jest to jeden z nielicznych, które kojarzę, które właśnie mają taką opcję dowodzenia pojedynczymi żołnierzami. I jest on dosyć dynamiczny, a jednocześnie dość ciekawy i bardzo często kończy się w zupełnie inny sposób. Dlatego polecam go, jeżeli chcecie właśnie zagrać coś małego, szybkiego i czysto nastawionego na piechotę. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę.